sprawozdanie przedstawi nam pani Karolina Żydkowska, naczelnik Wydziału Księgowości. Bardzo proszę, proszę pani przewodniczący. Panie przewodniczący, Wysoka Rado. Zgodnie z artykułem 30a ustawy Karty Nauczyciela w terminie do 20 stycznia każdego roku organ prowadzący szkołę będący jednostką samorządu terytorialnego przeprowadza analizę poniesionych w poprzednim roku kalendarzowym wydatków na wynagrodzenia nauczycieli w odniesieniu do wysokości średnich wynagrodzeń oraz średniorocznej struktury zatrudnienia nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego. W przypadku nieosiągnięcia grup podlegającym analizie wysokości średnich wynagrodzeń organ prowadzący szkołę ustala kwotę różnicy pomiędzy wydatkami poniesionymi na wynagrodzenie nauczycieli a iloczynem średniorocznej liczby etatów nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego i średnich wynagrodzeń nauczycieli w danym roku. Kwota różnicy jest wypłacana w formie jednorazowego dodatku uzupełniającego. W terminie nie później niż do 10 lutego roku kalendarzowego następującego po roku, który podlegał analizie, organ prowadzący szkołę sporządza sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez ten organ. Sprawozdanie to przedkładane jest w terminie 7 dni od daty jego sporządzenia Regionalnej Izbie Obrachunkowej, organowi stanowiącemu, dyrektorom placówek oraz związkom zawodowym zrzeszającym nauczycieli. Jednorazowy dodatek uzupełniający musi zostać wypłacony w terminie do 31 stycznia, a w naszych placówkach został on wypłacony 22 stycznia. Łączna wartość poniesionych wydatków z tego tytułu stanowiła kwotę 12 938,41 zł, z czego 10 816,84 zł to wartość brutto, 1856,56 zł to składki na ubezpieczenia społeczne ponoszone przez płatnika i 265,01 zł to kwota składek na Fundusz Pracy. Średniej nie osiągnięto jedynie w grupie nauczycieli stażystów. Sprawozdanie to było omawiane na Komisji Oświaty, Kultury i Sportu. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pani Naczelnik, wybieram dyskusję. Nie widzę, poproszę o opinię Komisji Zdrowia. Komisji Oświaty, Kultury i Sportu. Panie Przewodniczący, Panie i Panowie Radni. Komisja, opinia Komisji jest pozytywna. Na uznanie należy fakt, że po raz kolejny udało się uzyskać tak niewielką kwotę i liczymy na to, że w kolejnych latach będzie prowadzona taka polityka kadrowa, że tylko na poziomie nauczycieli stażystów bądź z nimi realizujemy to zdobienie, będzie jak najniższa ta kwota. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękujemy pani naczelnik. Informuję sprawozdanie za rok 2017 z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego została przyjęta ta informacja przez aklamację. Kolejnym punktem porządkowym jest podjęcie uchwały w sprawie powołania Miejskiej Rady Seniorów oraz nadania jej statutu. Drodzy Państwo, w czerwcu 2017 roku do Urzędu Miasta oraz na moje ręce do Rady Miasta wpłynął wniosek klubu Stowarzyszenie Klubu Seniora Trzecia Zmiana z wnioskiem, z prośbą o to, żeby w mieście Kole powołać do życia Miejską Radę Seniorów. No niestety przez ten okres czasu nie można było się dogadać czy porozumieć. W styczniu tego roku po raz kolejny przyszli do mnie członkowie Stowarzyszenia Klubu Seniora Trzecia Zmiana z prośbą, żeby o ile się da, o ile to możliwe, żeby taką uchwałę wprowadzić do porządku obrad. W związku z tym podjąłem się tego, że wspólnie z nimi projekt takiej uchwały Państwu przedłożę i to, co mają Państwo dzisiaj porządkowe, to jest wynikiem tych spotkań i tych rozmów z członkami Stowarzyszenia Klubu Seniora. To nie jest tak, że to jest wyłącznie moja inicjatywa, to absolutnie nie, to jest inicjatywa Stowarzyszenia Klubu Seniora Trzecia Zmiana. Ja tylko wyrażam ich wolę i chęć powołania takiego czegoś i generalnie pomogłem im to sporządzić. Drodzy Państwo, jak zapoznacie się z uzasadnieniem, projekt tej uchwały wpisuje się w strategię rozwiązywania problemów społecznych gminy miejskiej Koło na lata 2015-2020.
2020, która została podjęta uchwałą w marcu 2015 roku. Utworzenie Miejskiej Rady Seniorów w Kole stwarza możliwość wyrażenia woli i korzystania z opinii postulatów, a tym samym stanowi szansę aktywnego udziału w życiu społecznym tej grupy mieszkańców, co wpisuje się w wspomnianą przed chwileczką przeze mnie strategię. Taka rada będzie miała charakter konsultacyjny, doradczy, inicjatywny, składać się będzie z przedstawicieli osób starszych oraz przedstawicieli podmiotów działających na rzecz osób starszych, w szczególności przedstawicieli organizacji pozarządowych. Rada Seniorów ma reprezentować interesy tego środowiska. Wobec tego myślę, że powołanie takiej uchwały, mając na uwadze zapotrzebowanie i chęć pracy w strukturach takiej formy działalności, uważam, że jest uzasadnione. Do tej uchwały dołączony został statut, również w konsultacji z Stowarzyszeniem Klubów Seniora trzecia zmiana. Na wczorajszym posiedzeniu Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych w paragrafie trzecim statut został uzupełniony o jeden punkt, mianowicie w skład Rady Miejskiej Rady Seniorów wchodzi przedstawiciel Rady Miasta w Kole oraz w punkcie 15 paragrafu 6. W paragrafie trzecim dodajemy punkt, dodajemy ustęp, w zasadzie ma być to ustęp drugi. Kolejne się przesuną. Będzie pięć. Tak? W skład Miejskiej Rady Seniorów wchodzi przedstawiciel Rady Miejskiej w Kole. I kolejną zmianą, jaką wczoraj na komisji dodaliśmy w statucie, jest punkt numer 15 w paragrafie 6, w którym został dopisane następująca forma. Burmistrz powołuje 3-osobową komisję do przeprowadzenia procedury głosowania, w tym przedstawiciela Rady Miasta, Rady Miejskiej w Kole. To są dwie zmiany, które dokonaliśmy na wczorajszym posiedzeniu komisji. Ja oddam może głos przewodniczącej Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych, pani przewodniczącej Polewskiej. Bardzo proszę. Ale myślę, że przed dyskusją tutaj jeszcze też dwa słowa komentarza i opinie komisji. Szanowny panie przewodniczący, panie panowie radni, burmistrz, zaproszeni goście. Ja chciałam bardzo serdecznie podziękować w imieniu komisji pani Ireny Jabłońskiej, pani prezes klubu trzeciej zmiany. Przy okazji też dowiedzieliśmy się na naszej komisji, dlaczego nazywa się klub trzecia zmiana, bo dzieciństwo, potem praca i teraz trzecia zmiana już emerytura. Myślę, że nazwa też bardzo ciekawa jest. I panu przewodniczącemu też Rady Miejskiej w Kole, panu Arturowi Szefrańskiemu, za przygotowanie tego statutu. Dyskutowaliśmy nad statutem i nie wszystko, proszę państwa, tak pewnie wszystko się idealnie da zapisać, bo to też życie będzie przynosiło różne zapytania i różne rozwiązania. Natomiast cieszymy się, że takie ciało powstanie jako ciało doradcze, przede wszystkim dla samych seniorów. To, że oni się chcą aktywizować, że chcą być w tym życiu społecznym i chcą budować społeczeństwo obywatelskie, żeby mogli w różne rozwiązania wnosić też swój głos. Bardzo ważny często jako głos doradczy. Nie podejrzewamy, żeby intencje były jakieś, nie chcę powiedzieć złe, albo nieczyste, tylko po prostu wierzymy. Tym bardziej, że takie rady działają na terenie innych miast i spełniają swoje oczekiwania. Do tego, jak państwo czytaliście dokładnie statut, jest wyjaśnione, jak będzie pracowała komisja. Tylko tutaj na naszej komisji zapewniliśmy jakby udział przedstawiciela rady, bo chcieliśmy, żeby też w tych ważnych sprawach Rada mogła mieć swój, jak powiedzieć, wgląd, ale też swój udział właśnie. W związku z tym, tak jak powiedział pan przewodniczący, będzie to ciało doradcze dla burmistrza i dla rady tutaj, ale także dla samych seniorów. Będą składane wnioski o kandydatury do rady, może tak powiem, to też komisja będzie to weryfikowała. Tam muszą być podpisy też odpowiednich osób i chcielibyśmy też, i takie są też intencje, żeby ta rada była różnorodna, tak? Że nie będzie tylko przedstawiciela tej rady wszyscy członkowie klubu trzeciej zmiany, tylko będą również inne stowarzyszenia i inni przedstawiciele innych też zgromadzeń i stowarzyszeń.
bo im więcej głosów, im więcej spostrzeżeń, im większa różnorodność, tym wydaje nam się, że ta praca Rady też będzie ciekawsza i będzie pomagała samym seniorom. I miło, że seniorzy sami wyszli z tą propozycją, bo tutaj nic ani pani burmistrz, ani Rada Miejska, nic, ani nasza komisja, nic nikomu nie narzucaliśmy. Wierzymy, że ta współpraca będzie układać się dobrze. Jeżeli będzie trzeba jakieś zmiany zrobić, no to na pewno wtedy nastąpi też zmiana statutu, bo to jest zawsze możliwe. I na zakończenie chciałam powiedzieć, że nasza komisja, która wczoraj obradowała, to jest Komisja Zdrowia i Opieki Społecznej, pozytywnie, jednogłośnie zaopiniowała tutaj uchwałę dotyczącą powstania rady. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Bardzo proszę Pani Przewodnicząca Izabela. Panie Przewodniczący, Pani Burmistrz, tu Pan Przewodniczący i Pani Przewodnicząca Urszula mówiliście o naszych sprawach technicznych. A ja chciałam powiedzieć to, że podejmując dzisiejszą uchwałę musimy być świadomi, że aktywne starzenie się jest procesem trwającym całe życie. Prowadzenie właściwej polityki senioralnej w naszym mieście może przynieść korzyści całej społeczności lokalnej. Pani Burmistrz, obszary polityki są wpisane w strategię rozwoju miasta, bo tylko wtedy taki dokument będzie wskazywać projekty i inicjatywy kształtujące warunki godnego i zdrowego starzenia się. Obawiam się trochę, że dzisiejsza uchwała rozbudzi wśród seniorów nadzieje i oczekiwania. Boję się również, aby nie byli oszukani już nie na przysłowiowego wnuczka, ale na martwą uchwałę. Przy przyszłorocznym budżecie musi być zabezpieczona kwota na działanie Rady i prowadzenie działań mających poprawić jakość życia seniorów w naszym mieście. Chciałam również dodać, że w Poznaniu działa taka Rada i Poznań na poprawę życia seniorów przeznacza 3% swojego budżetu, a konkretnie na działalność Miejskiej Rady Seniorów. Prowadzi wiele inicjatyw, na przykład Złota Rączka, czyli wykonywanie drobnych napraw w domu seniorów nieodpłatnie. Dowóz do urzędu, powołanie Centrum Inicjatyw Senioralnych, w którym wykorzystywany jest potencjał i doświadczenie wszystkich seniorów. Więc wydaje mi się, że wszystko leży w gestii i w pomysłowości władz naszego miasta. Chciałabym, że jako przyszła seniorka, ja może już seniorka. Chciałabym, aby naprawdę ta polityka senioralna prowadzona była na szeroką skalę i żeby to nie tylko seniorzy sami występowali z inicjatywą, ale żeby się czuli otoczeni właśnie tą opieką i żeby im zabezpieczyć jakąś kwotę i dbać po prostu o nich w przyszłym roku i w kolejnych latach w czasie trwania kadencji Rady Seniorów. Dziękuję. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa chce jeszcze? Bardzo proszę, Pan Przewodniczący Baronek. Trochę historii, proszę Państwa. Ja osobiście cieszę się, że formalizujemy tą sprawę i wreszcie stowarzyszenie może formalnie działać. Ja podam Państwu trochę historii. W roku 2012 koleżanki, no bo już jestem w tym wieku, prawda? Zgłosiły się do mnie, że warto by było coś zrobić. Przy ich pomocy zebrałem około 20 chyba kandydatów i mogliśmy wystąpić. Ale jak to u nas jest, dowiedziały się pewne panie i zaczęły bardzo aktywnie działać. I mówią, że to sformalizuję. Ja nie jestem natrętem, walczyłem do tyłu i no czekałem dalej. Dobrze się stało i tu uchwała i trzeba podkreślić, co tak Pani Przewodnicząca Polecka mówiła. Ci ludzie, Pani Jabłońska i Pan Wiesław Czekalski, oni naprawdę zrobili wielką robotę. I dobrze, że to dzisiaj staje na sesji i możemy tę sprawę sformalizować i załatwić. I naszym zadaniem jest tylko wspieranie i pomaganie tym ludziom. Oni sobie sami radzą. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę. W kolejności może bardzo proszę Pani Przewodnicząca Lorencka. Szanowny Panie Przewodniczący, bardzo dzięki Panu rzeczywiście jest prowadzona przygotowanie dla koła. Zawsze wspieram tą grupę, bo tak jak wiele z nas podąża temu kierunkowi trzeciego wieku, chociaż długość życia kobiet się wydłuża.
bo jesteśmy bardzo aktywni, dużo profilaktyki. I tak jak powiedział pan radny Florian, te grupy sobie poradzą, bo one mają wiele mają własne programy, mają wiele koncepcji. Ja tylko zwracam się z prośbą, ponieważ miałam wczoraj możliwość widzieć, że była tylko właśnie pani przewodnicząca, pani Błońska, tej jednej grupy. Ale przecież, proszę państwa, na terenie miasta działa wiele innych grup seniorów. Znam Stokrotkę, która jest w Domu Kultury, czy inne grupy, już nie chcę wymieniać może nazwami. I bym prosiła, żeby rzeczywiście one były włączone w tą całość tego zadania, które dzisiaj jest przedłożone w projekcie. Myślę, że te grupy bogate doświadczeń swoich już zawodowych, zresztą w naszej Radzie mamy, tak jak już pan radny powiedział, Florian, że jest w tej grupie i jest bardzo aktywny, jest przykładem tego, czy inne osoby, nie chcę wymienić nazwiskami, i bardzo aktywnie działają, ale są też osoby, które nie chcą być radnymi, a chcą mieć swój głos i udział w życiu naszego miasta, ponieważ bardzo mało robimy dla tych osób. Nadal chodniki są nasze nierówne, utrudniają im przejścia, wiele, wiele jeszcze takich spraw. Może nie będę przedłużała, dziękuję. Dziękuję, ja tylko może poinformuję, że w statucie są zapisy, które wręcz jest potrzeba taka, żeby w tej dziewięcioosobowym składzie, bo taka liczba została ustalona. Miasto Poznań też ma 9 osób, więc miasto koło jest dużo mniejsze. Myślę, że 9 osób w zupełności wystarczy. Tak też rozmawialiśmy z przedstawicielami stowarzyszenia. W punkcie 12 paragrafu 6 jest zapis, już nabór na członka Rady Seniorów odbywa się do ogłoszenia informacji podanej do publicznej wiadomości przez burmistrza miasta koła. Na stronie internetowej urzędu, biuletynie, na informacjach miejskich, słupach ogłoszeniowych i myślę wszędzie tam, gdzie się da. Ja już wczoraj na komisji też to mówiłem, tutaj duża rola urzędu miejskiego i myślę wydziału spraw społecznych, który będzie tutaj czuwał. Jeśli podejmiemy tą uchwałę, myślę, że nie wiem, w miesiącu marcu, może w miesiącu kwietniu powinna iść z urzędu miasta informacja do wszystkich środowisk na terenie miasta koła istotnie. Informacja do wszystkich środowisk, które działają na rzecz osób starszych, informująca ich, że z dniem, załóżmy 10 kwietnia, rusza nabór do Miejskiej Rady Seniorów, żeby zgłaszali kandydatów te instytucje, które działają. To musi być otwarte, to nie może być tylko i wyłącznie zawłaszczone, że tak użyję takiego słowa, przez jedno czy dwa stowarzyszenia. Jest dużo instytucji, które działają na rzecz osób starszych w mieście koło, w związku z tym myślę, że każda z nich będzie chciała mieć swojego przedstawiciela w Radzie. Bardzo proszę pani na Alicję Bawicę. Panie przewodniczący, państwo radni, pani burmistrz. Jestem też jak najbardziej za powołaniem tej Rady Seniorów, tylko proszę państwa, obawiam się, myślę, że to będzie pracować jako czynnik społeczny. Obawiam się, bo to jest zapisane właśnie w tym projekcie. Koszty działania Rady pokrywa gmina. Po prostu gmina będzie miała pieniądze, bo to podejrzewam, że trzeba zabezpieczyć obsługę prawną, pomieszczenie. Nie wiem, pani burmistrz, jak to wygląda sytuacja, żeby się nie okazało, że my uchwalimy tę Miejską Radę Seniorów, a nie będzie pieniążką. No bo wiemy, jaka jest sytuacja w tej chwili. Na nic praktycznie nie ma w tej chwili pieniędzy. Domy się przewracają, remonty trzeba robić, drogi budowlowe do naprawy. Po prostu obawiam się, czy po prostu będą te pieniążki zabezpieczone. Gdybym chciała, żeby ktoś odpowiedział mi na pytanie. Drodzy państwo, to przede wszystkim będą to koszty obsługi techniczne, organizacyjno-techniczne, to nie będzie, nie wiem, finansowanie wyjazdów gdzieś czy wycieczek. Ale nie zobaczysz swoje środki. Dokładnie, to co następnie mówiła pani przewodnicząca Nuszkiewicz na prowadzeniu polityki senioralnej w mieście kole. A to jaki poziom tych środków, to drodzy państwo, rada będzie decydować. Może nie mówmy tak, że w mieście kole nie ma na nic pieniędzy, bo zakończmy sesję, jedźmy do domu i się już nie spotykajmy do końca kadencji, bo nie ma na nic pieniędzy. Znaczy, to był rekordowy budżet, tak? Pani radna Tamborska, bardzo proszę. Szanowni państwo, jako członek
Państwa Rady, że napięliśmy się z tym, z taką propozycją już w minionym roku. Wtedy ten klub Trzecia Zmiana reprezentował Pan Wiesław Czekalski. W rozmowie z Panem Czekalskim podniosłam to, że nabór do takiej Rady Seniorów, żeby rekrutował się z wszystkich organizacji, stowarzyszeń zrzeszających emerytów. Pan Czekalski jak najbardziej mówi, że tak, oczywiście, że się skonsultują. Wczoraj zapytałam o to panią przewodniczącą, panią prezes Jabłońską. No chyba mnie się zrozumiała, bo tak jakby poczuła się dotknięta tym, że to zadaje dodatkowe pytania, natomiast na moje pytanie, czy konsultowano z innymi tymi organizacjami, pani powiedziała, że tak, że były rozmowy, bo się przecież wielokrotnie spotykają w różnych okolicznościach, przy różnych okazjach, natomiast nie było zainteresowania z tamtej strony do tego, żeby wspólnie omawiać, jak będzie wyglądał statut i tak dalej. Także to w kwestii tego, co podnosiła tutaj pani radna Ewa Lewicka, również Komisja Zdrowia na ten temat, przynajmniej moimi ustami o to również zapytała. To, co jest w statucie tutaj podane, że to ogłoszenie będzie i tak dalej, zaproponowała komisja, żeby ogłoszenie było nie tylko na stronach internetowych, ale również na słupach, ponieważ nie wszyscy. No nawet chcą, czy mają dostęp do tego, czy akurat w danym czasie to zauważyć. Sądzimy, że nic wielkiego się nie stanie, jeżeli tego typu ogłoszenie były różne inne, będzie musiało na skutkę ogłoszeń. Ja ze swojej strony zwracam uwagę na jeszcze jedną rzecz. Statut jest Miejskiej Rady Seniorów. Natomiast w trakcie rozmowy okazało się, że do tego klubu Trzecia Zmiana należą osoby, które nie mieszkają w Chorzów. Jeżeli Rada Seniorów ma się nazywać Miejską Radą Seniorów, poprosiłam, żeby skład tej Miejskiej Rady Seniorów byli mieszkańcy miasta, ponieważ to jest to powiatowa Rada Seniorów, to Miejska Rada Seniorów. W czasie tego tygodnia były uwagi. Wszystko było wyjaśnione. Uważamy, że statut zawiera wszystko to, co potrzeba. Zmiany nastąpiły tylko w dwóch punktach, że skład rady przedstawiciele Rady Miasta i że skład trzyosobowej komisji do przeprowadzenia procedury głosowania też będzie wchodził przedstawiciel Rady Miasta. Ja ze swojej strony mogę życzyć tylko wszystkiego najlepszego w powstającej Radzie Seniorów. Nie jedę teraz, czy mnie, czy koledze w moim wieku, czy trochę starszemu zarzucano, że możemy to się bawić na emeryturę, jest to nie dla starych, to jest. Mam nadzieję, że ta rada udowodni, że niekoniecznie tak to wygląda. Jak będzie wyglądała dalej ta współpraca z Urzędem Miasta? Życzę wszystkiego najlepszego. Mam nadzieję, że będą mieli dostęp nawet do niektórych informacji więcej niż nawet mają radni. Życzę wszystkiego najlepszego powstającej Rady czy spoza koła, bo pani prezes, akurat klubu Trzecia Zmiana,
jest osobą naprawdę bardzo wspaniałą, zaangażowaną do pracy w tym stowarzyszeniu i tak samo dużo robi dla seniorów naszego miasta. Ja zapraszam radnych na spotkania Klubu Trzecia Zmiana. Praktycznie cały tydzień odbywają się różnego rodzaju warsztaty, spotkania i każdy czwartek jest spotkanie w Liceum Klubu Seniora Trzecia Zmiana. Ja naprawdę zapraszam, proszę uczestniczyć w takich spotkaniach, niezależnie czy ktoś jest akurat w wieku senioralnym czy młodszym. Tak naprawdę bardzo dużo się dzieje. A to, pani radna, czy ktoś będzie właśnie do tego w tym miejskim Radzie Seniorów z koła czy spoza koła, to przecież my będzie po prostu komisja, która będzie oceniała. To wcale jest nie powiedziane, czy akurat osoby zgłoszą się spoza koła. Także ja jestem dumna, pełna podziwu. Cieszę się cały czas, że mieszkańcy ci wyszli z domu, tak prężnie działają. To jest naprawdę wielka sprawa. Dziękuję bardzo. Dziękuję pani przewodnicząca. Tak, ja mam tylko jedno pytanie. Czy ta miejska rada seniorów będzie działała przy naszym domu seniora? Czy będzie miała to iść tutaj? Czy tutaj? Czy no bo aż się po prostu prosi, żeby działała przy miejskim domu seniora. I naprawdę, żeby była podległa, żeby miała tam siedzibę i w strukturach, na przykład, tak jak pan przewodniczący mówił, zajmował się wydział spraw społecznych tym wszystkim. Bardzo proszę pani przewodnicząca. Panie Przewodniczący, ja chciałam tylko dodać do tego, co mówiła moja przedmówczyni, pani Muszkiewicz, pani radna, pani burmistrz, dlatego nieraz już interpelowałam i nie tylko ja, bo tu większość nas radnych, żeby to pierwsze piętro nad domem dziennym seniora właśnie było przeznaczone na taki cel też, jak tam umieszczenie Rady Seniora. Dziękuję. Nie wiem tutaj, jakie jest stanowisko pani burmistrz, bo w statucie mamy w paragrafie trzecim zapisane, że terenem działania Rady Seniorów jest obszar gminy miejskiej Koło, tak? A siedzibą budynek Urzędu Miejskiego w Kole. Jeśli państwo tutaj rozumiem, że idą w kierunku tego domu seniora, nie wiem, czy pani burmistrz, czy tam jest miejsce na to, żeby takie seniorów takie odbywały się? Szanowni państwo, góra budynku seniora jeszcze po prostu nie jest przystosowana, ale to nie ma znaczenia. W każdym bądź razie, jeżeli państwo podejmiecie tą uchwałę, na pewno urząd, na pewno ja zrobimy wszystko, żeby po prostu zrealizować zapisy statutowe i wspólnie z państwem i z państwem spowodować, żeby to biletów zaczęło być zielone. Ja myślę, że tak jak wszystko, tak również ten status nie jest doskonały i on z biegiem czasu i z pracami takiej rady no, będzie wymagał jakiś tam projekt czy usunięcia czegoś, czy wypisania. W każdym razie na chwilę obecną jest jako siedziba budynek Urzędu Miejskiego w Kole. Nie wiem, czy państwo tutaj jest wola taka, żeby zmienić to na ten serwer, ale to zmienimy to. Ale myślę, że oni sami będą mogli zadecydować już niebawem, że sobie bardzo proszę, pan radny Sebastian. Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, myślę, że nie ma sensu dzisiaj debatować na temat, gdzie będzie znajdowała Rada Seniora. Nie wiem, na czym będzie polegała praca Rady Seniora, ale myślę, że to nie będą codzienne 8-godzinne jakieś debaty. Nie będzie potrzebne im osobne pomieszczenie. To osoby spotkają się pewnie kilka razy w miesiącu, a być może nawet mniej, w celu ustalenia pewnych rzeczy, bo spotykają się zupełnie gdzie indziej. I myślę, że nie ma sensu kupować i adaptować jakieś sali dodatkowe, jeszcze jakieś meble i koszty iść, ale tutaj mogą się spotkać w jakiejś sali, która już wyposażona jest w pewne meble. Więc myślę, że to będzie już tam dane do, że tak powiem, do decyzji pani burmistrz i tutaj pracowników Wydziału Społecznego, żeby gdzieś ich ulokować w takich
brzydko mówiąc, tak? Także no, myślę, że nie wiem, czy to seniora to jest akurat dobry. Chyba, że tam będą warunki, które będą mogli się spotykać, ale żeby specjalnie dotować, to myślę, że nie ma sensu. Dziękuję. Dziękuję. Jeszcze tak bardzo proszę pani. Panie przewodniczący, pani burmistrz, ja tylko tak króciutko, bo przecież wiadomo, że ta cała góra jest wolna. W tym roku, jeżeli będą składane wnioski z tego modułu pierwszego na przystosowanie, właśnie tak jak zrobiliśmy ten dom seniora, przecież można tą górę również z tego dobrału. Ale proszę Państwa, najpierw trzeba przystosować, bo przecież nie wprowadzimy ludzi w coś, co jeszcze nie funkcjonuje. Ale nie, ale możemy wystąpić z wnioskiem, tak jak wystąpiliśmy teraz o dom seniora, możemy wystąpić z wnioskiem o dofinansowanie w ramach też tego wieloletniego programu Senior Plus, bo on jest do lata 2020. I mamy jeszcze okazję, żebyśmy dostali dofinansowanie właśnie na przystosowanie później, tak samo dla seniorów. Niestety byłoby dobrze, czy kluby właśnie te działające z życia zmiana, czy to wszystko byśmy mieli wtedy w jednym miejscu. Dziękuję. Jeśli nie ma więcej pytań, proszę pani radna. Dziękuję. Ja bym chciała się też przychylić do tego, co powiedziała Berenia przed chwileczką, ale również uważam, że tam powinny się wszystkie te grupy spotykać, po to, żeby też wymieniać się z poszerzeniami, a nie tylko dla jednego. Więc myślę, że to byłby dobry pomysł, żeby tam w tym miejscu spotykali się wszyscy. Ja myślę, drodzy Państwo, że jak sięgnę pamięcią, to tutaj za czasów tej kadencji właśnie takie głosy padały tutaj z Państwa strony, Pani Przewodniczącej Ewelińskiej czy pozostałych Państwa, żeby takie miejsce właśnie w Kowie było, gdzie wszystkie stowarzyszenia, które mają problemy lokalowe, mogły się w takich miejscach zbierać. Ja jeszcze tylko poinformuję o tym, że w punkcie 15 paragrafu 6, tutaj po konsultacji z Panem Mecenasem, zmienimy zapis. Także punkt 15 będzie wyglądał w następującej formie. Burmistrz powołuje 3-osobową komisję, w tym przedstawiciela Rady Miejskiej, do przeprowadzenia procedury głosowania oraz określa regulamin głosowania. Chodzi o to, żeby też był jasny regulamin, bo jak ktoś kto z kandydatów, to po prostu się nie dostanie do tej rady, też żeby miał jakąś formę odwołania czy czegoś takiego, bo tego statut nie określa. Więc dochodzi taki zapis jeszcze do tego punktu 15. Jeśli nie ma więcej pytań, to zamykam dyskusję i poddaję projekt uchwały głosowania. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie powołania Miejskiej Rady Seniorów oraz nadanie jej statutu? Proszę o podniesienie ręki. Jednogłośnie. Dziękuję.